Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, no i zapraszam cię na kolejny odcinek z CSGO Skins. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, zostaw oczywiście suba z dzwoneczkiem, łapę w górę pod filmem, oglądaj oczywiście film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak są pełnoletnie, jesteś, użyj kodu Croxy na CSGO Skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek do promocyjny i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2xf wpiszesz 10% więcej do każdej wpłaty, skrzyneczka na starca free. I niestety, no tutaj przegraliśmy, no gdyby te rękawiczki były w ciut gorszym stanie, no to okej, dalibyśmy radę to wyciągnąć, no ale tak to niestety bitwa na dziurę. 5300 zł jeszcze oczywiście w naszym balansie, więc sobie zakręćmy jakąś skrzynką, na przykład tą za 300, wrzucimy sobie no z 7 takich skrzyneczek, tworzymy oczywiście bitewkę, ale przed tym oczywiście przypominam, że osoby, które wpłacają z kodem Croxy mają szansę wygrać te 3 piękne skiny. Ostatnio poszła AWP Chromatic Aberration i emeczka Chanticleer's Fire, więc zostały 3 ostatnie skiny. Zapraszam oczywiście serdecznie do wspólnej zabawy osób pełnoletnich, no i oczywiście im więcej wpłacić, tym większa szansa oczywiście na wygraną. No i od razu po wpłacie dostajesz powiadomienie, że udało ci się wygrać. Jak oczywiście wygrać, nie? Bot i Samus, zobaczmy jak nam pójdzie na tej bitewce. 7 skrzyneczek Radiation, tak ona się chyba nazywała. Dotrafi oczywiście Emeraldzik. Tam generalnie, no nie wiem czy wczoraj, czy przedwczoraj, no trafiłem 2 ruby, nie? M9. Zapytasz pewnie, Kroko, co ty z nimi zrobiłeś? Nie pytaj, stary, nawet mnie nie pytaj. Przejdźmy do tej bitwy po prostu, bo no jest to smutna historia, tak? No poniosło mnie trochę, no nie będę tutaj mówił, że nie. Ja sobie lubię czasem poza odcinkiem zakręcić skrzynką, no i no nie zawsze skrzynka oddaje, tak? Zobaczmy, 1700 zł w moim ekwipunku, przypominam, że wydajemy 2116 zł na tą bitwę, no i póki co naprawdę fajna. Czekaj, CZ-a za 700! No powiem tak, nie spodziewałem się, że taka CZ-ka może tyle kosztować. Jak ktoś ma jakiś pomysł, czemu ona tyle kosztuje, czy ona z jakiejś kolekcji, jeszcze coś, to możecie napisać w komentarzu, bo w sumie nie wiem. Skrzynka oczywiście nowa, Porcelain, a 5300. No dobra, ja tu lubię ryzyko, tak? No dobrze mnie znacie, tak? Więc wrzucamy oczywiście buta i samo. No i zobaczmy, jak nam oczywiście tutaj pójdzie. To bitwa naprawdę wygląda sympatycznie, tym bardziej, że jedna skrzynia taka. Okej, wulkan spada. Kosztuje ile? 1260, tak, przepraszam, tutaj się lekko zajebałem w akcji. No powiem tak, dwa Huntsmany, o, mogło być lepiej. To nie jest niestety Black Pearl, tylko Face 4, ale okej, jest fajna kosa. Tutaj również AWP kosztuje prawie 1000. No i zobaczmy, ostatnia skrzynia. No póki co wszystko się zanosi, że to będzie bitwa wygrana, ale żeby tu się nic nie stało złego na sam koniec. No mamy 10 koła, no i powiem tak, no ta nowa skrzynka no naprawdę fenomenalnie tu nas zakręciła, ale widzę tu bitwę, stary, i czy zdążę do niej dołączyć? No zdążyłem, bitwa na 4 osoby, jedna taka skrzynia 700 zł, stary, i do trafienia tutaj jest między innymi M9 Doppler Face 1 za prawie 5 koła, 4,5% na każdy item oczywiście mamy dzięki trybowi Jester, ja tutaj na samym końcu. Więc zobaczmy, tryb normalny, 150 zł póki co w moim ekwipunku. No i teraz chyba bym chciał, żeby to był underdog, no ale no niestety nie jest to underdog. I no zostaliśmy zmiażdżeni, bo wątpię, żeby w tej ostatniej strzeli poleciała ta M9, bo tak naprawdę tylko ona by mnie tu uratowała, no M9 spada. Ale dla Rossa, no stary, jakby to była bitwa underdog, no stary, no czemu nie zrobić underdoga? Przecież tu 15 koła mogłem wyjąć, ja nie mogę, no dobra. 7600, tyle mi jeszcze zostało, więc stworzymy sobie bitwę na te skrzynki, które tak naprawdę, no tyle mi dało zarobić, nie? Ale to mi brak niestety minimalny, więc mogę tylko 5 wrzucić, więc wrzucam oczywiście na ruszt te skrzynki, wrzucamy oczywiście bota, a hasło konkursowe, stary, napisz jaki jest twój ulubiony kolor, a my lecimy, zobaczmy, bok i samo. No skrzynka, tak jak wspomniałem, no prezentuje się całkiem sympatycznie, tym bardziej, że jest to do trafienia m.in. Gungnir. Zaczynamy z kosą, za 8000, chciałbym 8000, no ale to niestety 850 zł niecałe. Zobaczmy dalej, co to jest za kosa, to jest ultra fior? To jest freehand? Ej, od kiedy freehand tak wyglądał, psiurpanie, ty? Przecież freehand był ciemniejszy zawsze po prostu. Czy to jakaś aktualizacja wleciała dla tych kos? Ej, strata 100 rzędu. No powiem tak, no i znowu na dziurę dostaliśmy na koniec, no.